Dzień dobry, mamy dzisiaj 18 stycznia, godzina 9:40, poniedziałek, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii falowej. Niewątpliwie mamy dość ciekawe pierwsze dni tradingowe tego roku z takim schematem, który widoczny jest zarówno na polskich indeksach, jak i na indeksach zagranicznych. Schematem, który faworyzuje możliwość rozwinięcia sygnałów podażowych. Zarówno nasz parkiet, niemiecki DAX czy amerykańskie indeksy są bliskie, bądź w trakcie, bądź już wygenerowały sygnały przynajmniej do rozpoczęcia ruchów korekcyjnych. No i należy się spodziewać tego, że jeśli te sekwencje zostaną podtrzymane do końca stycznia, no to może nam powstać z końcem miesiąca taka bardzo podażowa struktura, która będzie uprawniać uczestników rynku do tego, aby mocno sprowadziły indeksy w dół w kolejnych tygodniach roku. Ale zacznijmy oczywiście od tego, co dzieje się na indeksie WIG, mianowicie na głównym warszawskim indeksie mieliśmy reakcję ceny na klasycznym oporze. Ten opór to jest oczywiście równość struktur wzrostowych, zniesienie Fibonacciego, jak i górne ograniczenie kanału wzrostowego. Jakby reakcja na tym oporze, tak jak Państwu mówiłem w zeszłym tygodniu, to było coś, co byłoby dużym wyzwaniem dla byków. No i jeśli faktycznie podaż na tych poziomach miałaby się aktywować i rozwinęłaby większy ruch, to mogło być to potwierdzenie tego, że cała sekwencja wzrostowa od marca ubiegłego roku jest typową sekwencją trójfalową. Na wykresie godzinowym mamy formację klina wprowadzającego, falę drugą. No i pytanie jest, jak mocno ta sekwencja zostanie wydłużona. Raczej nie spodziewam się, aby dzisiaj jakieś większe ruchy miały nastąpić, gdyż Stany Zjednoczone są wyłączone z handlu, więc zawsze flowy będą mniejsze. Natomiast jeśli w tym tygodniu zobaczymy taką sekwencję, kontynuację sekwencji podażowej, zapewne nie był to by zbyt pozytywny sygnał dla strony popytowej. Zwłaszcza jeśli cena miałaby dojść w okolice tego knota, czyli 53 tysięcy punktów. Zobaczmy może na wykresie tygodniowym to. Zejście w stronę 53 tysięcy punktów byłoby arcynegatywnym sygnałem, no i tak naprawdę oznaczałoby najpewniej to, że cała sekwencja wzrostowa zostanie zniesiona. Zejście w te okolice nadbije nam szczyt, ten lokalny szczyt i teoretycznie zaneguje alternatywny scenariusz, według którego buduje się fala pierwsza, druga i powiedzmy tworzy się fala trzecia. Ja nie uważam, żeby ten scenariusz był w mocy, bo ta struktura wzrostowa od marca nijak się ma do struktury impulsowej, więc ja uważam, że jest to kombinacja zygzaków, ale nawet jeśli założymy sobie alternatywę, że mamy tutaj falę pierwszą, to w sytuacji, gdy mamy taki ruch 1, 2 i ewentualnie podfala pierwsza, druga, gdy nachodzimy na szczyt fali pierwszej, w 75% oznacza to koniec takiej sekwencji trójfalowej. Rzadko kiedy mamy taki ruch typu 1, 2, następnie podfala 1, 2 i zaczynamy mocną falę trzecią w trzeciej. Najczęściej, jeśli mamy do czynienia z takim podzielonym impulsem, to ta fala druga powinna być odpowiednio słabsza od tej fali drugiej. Nie powinno dojść do najścia. Gdy dochodzi do najścia, zazwyczaj jest to dowód na zakończenie trójfalowej struktury wzrostowej. Tym bardziej, że jeśli dojdzie do najścia, to by oznaczało pokrycie całej wcześniejszej świecy, no i mielibyśmy potężną podażową sekwencję objęcia bez. Przejdźmy teraz do długiego terminu. Mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu o dwóch najbardziej prawdopodobnych scenariuszach na naszym rynku. Mianowicie scenariusz czarny, który jest moim głównym scenariuszem. Według niego zbudowaliśmy pierwszego zygzaka spadkowego, który zakończył się marcową, postpandemiczną wyprzedażą. To niesamowite odreagowanie w zeszłym roku zbudowało nam tylko i wyłącznie falę X i następnie czekam na kolejny trójfalowy ruch spadkowy, który powinien osiągnąć okolice 28 tysięcy punktów, czyli grubo poniżej 50% na rynku. To jest jakby mój główny scenariusz. Scenariusz alternatywny zakładający to, co się dzieje na indeksie światowym MSCI Emerging Markets, choćby to, co się dzieje na indeksie KOSPI. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, o czym mówię, to zachęcam do drugiego webinaru. Według tychże schematów mamy możliwość nadbicia historycznego szczytu i dokręcenia wielkiego klina kończącego
na naszym indeksie. I w takiej formacji szczyt z 2007 roku, przepraszam, byłby falą pierwszą, 2009 fala druga, 18 to jest fala trzecia, w 20 mamy falę czwartą, no i dobijamy falę piątą. Tyle, że w takim schemacie powinno dojść do lekkiego nadbicia tego szczytu, co wiązałoby się z powstaniem tak zwanego fałszywego wybicia. I po tym lekkim nadbiciu, czyli wybicie tego maksimum wcale nie oznacza początek jakichś długoterminowych wzrostów, wręcz odwrotnie, to by był prawdopodobnie sygnał końca całej sekwencji wzrostowej. No i co gorsza, po czymś takim powinna nastąpić długoterminowa korekta spadkowa, której celem, targetem może być nawet dno po fali drugiej tegoże klina wprowadzającego. Natomiast moim zdaniem to jest druga opcja, mniej prawdopodobna. No i najmniej prawdopodobny jest ten scenariusz różowy, który zakłada finalizację fali D i zejście w ramach fali E, czyli też korekta, natomiast słabsza korekta rzędu powiedzmy 20-30%. Ten scenariusz z kolei różowy, on wpisuje się w taki wariant możliwy, aczkolwiek mało prawdopodobny na indeksach światowych. Mianowicie indeksy światowe, co pokażę w drugim webinarze, od marca ubiegłego roku najprawdopodobniej są bliskie bądź już w zeszłych dniach sfinalizowały całą sekwencję impulsową. Wiemy, że dołek marcowy to był dołek fali czwartej w kilkunastoletnim impulsie wzrostowym, czyli w kilkunastoletniej hossie. W związku z powyższym, bieżący impuls, który się finalizuje na indeksach światowych, jest albo falą piątą, która kończy całą sekwencję, co oczywiście idealnie pasuje do wydłużenia fali piątej, do euforii, którą mamy na rynku itd. itp., bądź też, co jest oczywiście mniej prawdopodobne, finalizuje nam podfalę pierwszą w kolejnej piątce wzrostowej, która zbuduje wielką falę piątą. Tyle, że ten wariant alternatywny na indeksach światowych zakładałby powstanie jakiejś niesamowitej, gigantycznej bańki, bo ta fala piąta absurdalnie wręcz musiałaby się wydłużyć do całego impulsu. Natomiast nawet w tym scenariuszu, zanim wrócilibyśmy do kontynuacji wzrostów, najpierw indeksy powinny oddać połowę zeszłorocznych wzrostów. I w takim scenariuszu ten wariant różowy mógłby być rozgrywany, natomiast nie uważam, żeby był to wariant wiodący. To, co jeszcze raz powtórzę, to, co jest kluczowe dla popytu i podaży w najbliższych dniach, czy ten ruch będzie dalej kontynuowany i czy zejdziemy w okolice tego knota. Zejście w okolice tego knota byłoby potwierdzeniem rozwinięcia już sekwencji podażowej. Analogię widzimy na indeksie WIG20, chociaż tutaj mamy jeszcze formację objęcia bez reakcji na potężnym oporze. No i ten wydźwięk jest trochę bardziej bearishowy na indeksie WIG20. Tu też trzeba oddać to, że polskie indeksy trochę w ostatnich dniach spisują się gorzej od rynku, chociaż oczywiście tutaj głównym wyznacznikiem ruchu będą indeksy bazowe, czyli niemiecki DAX, a zwłaszcza oczywiście zachowanie amerykańskich indeksów. W przypadku indeksu WIG20 to samo, co w przypadku indeksu WIG. Jeśli zejdziemy w okolice 1850 punktów, czyli jakieś 140 punktów niżej, czyli 8% niżej, to będzie duża korekta. Wbrew pozorom nie będzie to oznaczało końca korekty, tylko będzie to potwierdzenie rozpoczęcia ruchu spadkowego. Zanegujemy alternatywny scenariusz prowzrostowy i będzie to oznaczało, że indeks WIG20 będzie zmierzał w okolice pewnie 1000 punktów. W przypadku MWIG-u mamy podobną historię, mianowicie mamy idealne miejsce do tego, aby zakończyć korektę wzrostową budującą falę X. Z perspektywy długoterminowej taki wariant WXY jest jak najbardziej prawdopodobny. Oczywiście całą trudność dostarcza nam ten krótki termin, bo ciężko uwierzyć, że ten ruch wzrostowy może być falą X, skoro ten ruch wzrostowy ma 60, 70 czy 80%. Natomiast w długim terminie jak najbardziej taki scenariusz może być rozgrywany. No i to samo, co w przypadku indeksu WIG i WIG20. Jeśli zaczniemy się cofać z tych poziomów i znajdziemy na okolice 3700, no to mamy potwierdzenie zakończenia trójfalowej korekty wzrostowej i powrotu do tego długoterminowego trendu spadkowego. Ze wszystkich indeksów jedynie SWIG wygląda tak, jakby miał jeszcze miejsce do dalszych wzrostów, bo w przypadku SWIG-u ta strefa oporu rozciąga się w rejonie 18 tysięcy, 520 tysięcy
20 tysięcy punktów. No i tak jak tutaj Państwu pokazałem, ten scenariusz alternatywny, różowy, który moim zdaniem bardzo źle wygląda ze względu na kształt fali D i E, to w tym scenariuszu różowym teoretycznie wychodzimy na historyczne maksima, natomiast bardziej prawdopodobny, wbrew pozorom, jest ten scenariusz czarny. Przechodząc teraz do analiz branżowych, zaczniemy oczywiście od sektora bankowego. No i niestety wydaje się potwierdzać ten scenariusz, który rozpisałem. Mówię niestety, bo jeśli ten scenariusz faktycznie będzie w mocy, co jest od strony technicznej bardzo prawdopodobne, od strony fundamentalnej również, o czym powiem za chwilę, no to banki zastawiły najbardziej chyba perfidną pułapkę na byki na polskim rynku w ostatnim czasie. No i niestety, ale dość duże gro inwestorów mogłoby się na tą pułapkę dać złapać. Ta pułapka polega na tym, że poszczególne banki w przeciągu 10 tygodni wzrosły od 80 do 120%. No i nie sposób się oprzeć takiemu wrażeniu, że trzeba je kupić. Natomiast w długim terminie nic nie ma bardziej podażowej sekwencji spadkowej na naszym rynku od indeksu właśnie bankowego. Dlaczego? Po szczycie fali trzeciej mamy klasyczny spadek w ramach fali A, klasyczne trójfalowe podejście z lekkim nadbiciem szczytu w ramach fali B, no i budujemy znowu klasyczny pięciofalowy ruch spadkowy w ramach fali C. Fala druga była korektą płaską, bez dynamiki. W związku z powyższym fala czwarta, aby alternować z tą formacją, musiała być formacją trójkąta, a ze względu na to, że nie mieliśmy dynamiki, no to formacja rozszerzającego się trójkąta, którą tutaj wyrysowałem, idealnie się w to wpisuje. Indeks doszedł do bardzo silnego oporu, zbudowanego z poszczególnych stref, no i zaczął się korygować. No i znowu to samo co w przypadku indeksu WIG, czy WIG20, czy MWIG. Jeśli z tych poziomów zaczniemy się korygować, mamy szansę zbudować bardzo negatywne formacje miesięczne, bo może być to formacja spadającej gwiazdy, czy nawet objęcia bessy, i to byłaby jeszcze gorsza formacja. Jeśli indeks miałby się skorygować dziś do strefy 4400, to mielibyśmy zarówno spadającą gwiazdę, jak i objęcie bessy. A z perspektywy falowej z tego układu powinniśmy zmierzać niestety, ale 50% w dół. Również w takim wariancie krótkoterminowym wykres dzienny, no mamy taką typową strukturę trójfalową. I to, co Państwu mówiłem jeszcze bodajże w listopadzie ubiegłego roku. Jeśli po tym dynamicznym wzroście zobaczyłbym trójfalową korektę, która by skorygowała się do typowych stref Fibonacciego, czyli do tej strefy 50, 61 i 8, to można by stawiać taką hipotezę, że w długim terminie zbudowaliśmy falę C w tym miejscu, byłaby to niedociągnięta korekta płaska i zaczynamy hossę na bankach. Natomiast struktura krótkoterminowa tego nie potwierdziła, nie mieliśmy korekty, parliśmy naprzód, zbudowaliśmy formację trójkąta, dalej do góry mamy ewidentnie formację trójfalową. Ta formacja trójfalowa z kolei wpisuje się w większą formację korekcyjną, czyli w ukształtowanie fali E w rozszerzającej się formacji trójkąta. Jeśli kolejne 2 tygodnie będą negatywne, to tylko może nam to potwierdzić tą mocną strukturę podażową, a mówiłem, że od strony fundamentalnej łatwo to można uzasadnić, bo banki oddają najlepiej gospodarkę. No i może być tak, że po zakończeniu COVID-a, który prawdopodobnie wraz z pojawieniem się wiosny i zbliżaniem się w stronę lata, przestanie być problemem dla gospodarek światowych, przynajmniej dla półkuli północnej, dla naszej strefy geograficznej. Będą następnie szczepienia, które uchronią nas przed kolejną falą jesienno-zimową. Najprawdopodobniej COVID przestanie być problemem. Natomiast to, co zrobił COVID, będzie problemem w gospodarce jeszcze na długo. Najpewniej będziemy mieć taką sytuację, że całe wsparcie rządowe zostanie wycofane, no bo jesteśmy już po pandemii, a przyjdzie taka trochę, mówiąc brutalnie, szara rzeczywistość i raczej nie będzie takiej sytuacji, że każdy pomyśli, no dobra, jesteśmy po pandemii i wszystko wraca do normalności, konsumujemy i żyjemy tak samo jak było. Prawdopodobnie nie będzie czegoś takiego. W związku z powyższym można sobie wyobrazić albo double bottom, albo po prostu pogłębienie recesji, którą mamy, co ewentualnie oznaczałoby możliwość kolejnej przeceny na tym sektorze. Patrząc na poszczególnych przedstawicieli, no należy powiedzieć o negatywnym sygnale, który pojawił się na PZU. W długim terminie PZU może budować taką długoterminową formację klina,
Z tego względu, że nie mamy większej historii notowań, czyli w tej formacji klina jeszcze raz poniżej 20 i dopiero rozpoczynamy większe odreagowanie, a mówię o negatywnym sygnale, bo mamy ewidentnie taką przesłonę Bessy, objęcie Bessy, więc jest to coś niepokojącego, no i całą masę negatywnych sygnałów mamy na 4-godzinówce, bo na 4-godzinówce wybiliśmy się dołem z formacji. Z kanału wzrostowego. Najprawdopodobniej jest to ta trójfalowa formacja. No i dodatkowo przełamaliśmy szyję w formacji RGR. No i mamy jeszcze klina kończącego. Trzy sygnały do rozpoczęcia ruchu spadkowego. No i ten objęcie Bessy to jest czwarty sygnał. To oznacza, że najprawdopodobniej minimum 25 zł na horyzoncie, a moim zdaniem cała struktura wzrostowa będzie do zniesienia. Jeśli chodzi o PKO BP, mamy tutaj również mocne cofnięcie. No i w przypadku PKO BP, jeśli mielibyśmy przebić te lokalne dołki, no to byłoby to potwierdzenie negatywnego scenariusza falowego. No i to samo co na całym indeksie. Jeśli gdzieś zejdziemy w okolice otwarcia styczniowej świecy, powstanie nam formacja spadającej gwiazdy. Jeśli niżej, być może nawet przesłona Bessy, jakieś objęcie Bessy. No i też warto zwrócić uwagę na ten cały ruch. Mamy falę pierwszą, drugą, jakąś strukturę tutaj trójfalową, korekcyjną, płaską. Następnie fala trzecia, dynamiczny ruch wzrostowy w ramach fali E w rozszerzającym się trójkącie. No i doszliśmy do takiej strefy 50% zniesienia 61,8. Jak Państwo wiedzą, dla fali czwartej absolutnie nie jest to strefa charakterystyczna, natomiast ten poziom wydłużenia, czy ten poziom zniesienia może osiągnąć fala czwarta w sytuacji, gdy fala piąta będzie wydłużona. A w sytuacji wydłużonej piątki minimalny ruch spadkowy to okolice 16,50 bądź niżej. Uważam, że taki ruch właśnie będzie budował PKO BP od strony technicznej w kolejnych okresach. Jeśli chodzi o PKO SA, tu też mamy taką strukturę podażową. Oczywiście jeszcze nie przełamaliśmy tej linii trendu wzrostowego czy dolnego ograniczenia kanału. Natomiast mamy ewidentnie jakiś ruch trójfalowy. No i ten ruch wzrostowy jest typowym ruchem trójfalowym. I to jest to, co mogło się najgorsze wydarzyć na PKO SA. Bo jeśli z tego miejsca, gdzie mamy falę A, korekta spadkowa byłaby trochę głębsza, można by uznać, że jest to początek impulsu typu ruch 1, 2, idziemy potem mocno do góry. Natomiast zamiast tego mamy formację trójkąta, wybicie górą. Tu można jeszcze klasyczną formację trójkąta zrealizować. No i takie formacje są zazwyczaj strukturą korekcyjną, musimy ją wpasować do całego ruchu falowego. No i pasuje nam to jako finalizację takiej złożonej struktury WXY. Mamy tutaj jeszcze dobre jakby przejścia w tej strukturze, bo fala W jest korektą płaską, mamy łącznik jako fala X, no i fala Y oczywiście nie mogła być korektą płaską, jest zygzakiem, więc wszystko pasuje i finalizujemy taką długoterminową korektę w ramach fali czwartej. To oznacza, że PKO SA może poprawić zeszłoroczne minima. Jeśli popatrzymy sobie na Millennium Bank, tutaj mamy jakąś sekwencję trójfalową, wzrostową na tymże walorze. Za każdym razem te linie trendu się przesuwają na wykresach godzinowych, no ale niestety taki jest urok AmiBrokera. Mamy taką formację trójfalową, podobnie to, co widzieliśmy na PKO SA, czyli mamy trzy fale wzrostów, trzy fale w dół, kolejne trzy fale wzrostów. No i to oznacza, że również ten walor mógłby jakąś większą strukturę spadkową rozwinąć. Nieciekawie wygląda ta struktura wzrostowa na mBanku. To są na razie wszystko struktury trójfalowe. Czy z tego zrodzą się jakieś kliny? Raczej małe są na to szanse. Być może raczej to wygląda wszystko na strukturę trójfalową, zwłaszcza, że gdzieś na godzinówkach można ten ruch rozpisać już jako 1, 2. No jeśli zobaczymy w kolejnych dniach stycznia wydłużenie ruchu spadkowego, to będzie sygnał, że buduje się spadkowa fala. Fala trzecia. ING chyba z najbardziej możliwą książkową sekwencją sprzedażową, jaką można sobie wyobrazić, czyli mamy formację RGR, mamy zniesienie Fibonacciego, mamy trójfalowy ruch wzrostowy. Gdybyśmy odwrócili sytuację na INGu, bo zawsze trudno się sprzedaje bądź też realizuje zyski, ale gdybyśmy odwrócili sytuację na INGu, zawsze na rynku łatwiej się kupuje jednak walory niż sprzedaje. Gdybyśmy mieli odwrócony ten wykres, no to byłaby to idealna sytuacja do kupna i każdy chciałby nabyć papier w takim miejscu. Niestety, jeśli ten wariant się sprawdzi, to głęboko poniżej 100 zł zanurkujemy na ING, czyli taki znowu to tąpnięcie 50% na kolejnym banku się potwierdza.
W przypadku Aliora znowu mamy taki klasyczny ruch korekcyjny, charakterystyczny dla fali czwartej. Trzy fale wzrostów, trzy fale spadków, trzy fale wzrostów. Wprawdzie złożona, ale korekta płaska, idealna dla fali czwartej i poniżej 10 zł najprawdopodobniej w najbliższym czasie. Jeszcze taka alternatywa, jaka może nam się pojawić, to że zamiast formacji ABC w ramach fali Y będziemy mieć takiego klina kończącego 1, 2, 3, 4, 5. Czyli być może uda się raz w stronę 21, aczkolwiek to nie jest wariant główny, to jest po prostu wariant alternatywny do rozpatrzenia. No i może jeszcze zanim pokażę kruka, na koniec getin. Z tego względu, że w długim terminie mamy ciekawy wariant, chociaż jest to wariant oczywiście długoterminowy, więc trochę to może potrwać, bo w długim terminie na getinie mamy formację klina spadkowego, fala pierwsza, druga. Możemy w tym miejscu bądź w tym miejscu uznać koniec fali trzeciej, odreagowanie w ramach czwórki bądź tu, no i tym samym budujemy falę piątą. Powinniśmy nadbić to ograniczenie klina, czyli spaść poniżej gdzieś 60, może 50 groszy, ale wygląda na to, że to mogło być dobre miejsce do odwrócenia całej sekwencji. Wiem, że getin jest mocno spekulacyjnym walorem, natomiast w długim terminie buduje coś ciekawego. No i na koniec kruk. Kruk, który najpewniej dokręca impuls w ramach fali piątej. Jesteśmy trochę wyżej niż jeszcze kilka tygodni temu. Natomiast ten ruch wzrostowy też jakiś nie jest imponujący. No i jak Państwu mówiłem cały czas, że czekam na ruch poniżej 100 zł. No i tutaj nic na kruku się nie zmieniło. Natomiast same struktury są bardzo pozytywne w długim terminie, bo mamy trójfalowy spadek po hoście, czyli po fali pierwszej. Ten trójfalowy spadek jest bardzo głęboki i idealnie wpisuje się w falę drugą. No i mamy najprawdopodobniej pod falę pierwszą, pod fala druga i powrót do hossy. Bardzo ciekawy to będzie walor do długoterminowej inwestycji, aczkolwiek po zbudowaniu fali drugiej, czyli po tej spodziewanej przeze mnie przecenie na GPW. Następny sektor deweloperów gier. No i w przypadku sektoru deweloperów gier niestety, ale wiele negatywów trzeba powiedzieć, bo kształtują nam się na wielu walorach bardzo niebezpieczne układy sugerujące silny ruch w dół. Poza tym, nawet jeśli Państwo uważają, że mamy kontynuację jakiegoś rynku byka, no to rynek nastawia się na rotację, czyli przejście ze spółek wzrostowych, technologicznych, czytaj amerykańskich Nasdaqów, polskiego WIGame, spółki wartościowe, czyli choćby w sektor finansowy, choćby w mniejsze indeksy. No i to jest ten problem, że nawet w sytuacji kontynuacji wzrostów, to WIGames powinien być sektorem, który będzie gorzej performował od reszty. W perspektywie długoterminowej albo budujemy układ 1-2, 1-2, czyli czeka nas mocna fala trzecia. W trzeciej według mnie cała sekwencja wzrostowa będzie do zniesienia na indeksie WIGames. Alternatywa jest taka, że przebijemy dno, zakończymy większą falę pierwszą, korekta i dopiero ten spodziewany ruch spadkowy. No i oczywiście wiele będzie zależało od CD projektu, aczkolwiek nie tylko. No i teraz przejdźmy do CD projektu. No i CD Projekt poprawił dno i zrealizował to, co mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu, czyli prawdopodobnie zbudowaliśmy pod falę pierwszą w ramach fali piątej. Tak rozległa formacja trójkąta w czasie i też w zasięgu cenowym sugeruje, że fala piąta powinna być wydłużona. Oczywiście na chwilę obecną należałoby tak przerysować te górne ramię rozszerzającego się klina. Ono nie ma w tym momencie absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast to oznacza, że jeśli mamy wydłużoną mieć falę piątą, to ta struktura impulsowa tworząca falę piątą również prawdopodobnie będzie najbardziej wydłużona. W przypadku wydłużonej fali piątej ten ruch spadkowy powinien zdecydowanie poniżej 200 zł przebiegać. Natomiast zanim do tego, najpierw opowiem, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Mieliśmy odreagowanie w ramach fali A. Sugerowałem Państwu, że być może zobaczymy takie trójfalowe odbicie. Nie wykluczałem, że być może nawet pokażę Państwu atrakcję dnia jako CD Projekt, natomiast wszystko działo się tak szybko, że tak naprawdę nie dało się tego dobrze wyrysować, w sensie tak, aby mogli Państwo to wykorzystać. Pojawiło się trójfalowe odreagowanie, zostało ono zatrzymane na linii trendu. No i co jest ważne, mamy trójfalowy ruch wzrostowy. Czyli mamy coś, co nie jest strukturą wzrostową. Mamy najście na szczyt fali A. No i mamy tak naprawdę jedynie możliwe dwa scenariusze na chwilę obecną. Czyli scenariusz pierwszy zakłada, że zbudowaliśmy falę pierwszą, mamy falę drugą i zaraz rozpoczniemy spadkową falę trzecią, która co najmniej w okolice 200 zł powinna zejść, jak nie niżej. Natomiast wariant alternatywny jest taki, że
Cały ten spadek to jest sekwencja ABC, czyli pierwszy zygzak spadkowy. Zakończyliśmy falę W i następnie mamy falę A, falę B, zbudowaliśmy falę C, teraz finalizujemy falę D, podejście w ramach fali E i znowu trzy fale w dół. W tym drugim wariancie spadki będą pewnie głębsze, natomiast to pozwoli zakończyć całą długoterminową korektę. Natomiast raczej nie ma co się łudzić, że zobaczymy jakieś większe, silniejsze ruchy wzrostowe na CD. Na CD projekcie najprawdopodobniej w długim terminie będziemy zmierzać w okolice 130 zł. Tam nam wypada zasięg spadków wynikający z wydłużonej fali piątej. No i niestety pozostałe spółki z tego sektora również nie wyglądają zbyt tutaj ciekawie. Zaczynając od Playwaya, wygląda na to, że mamy próbę wybicia się z tej formacji klina. Mam tutaj gigantyczną dywergencję, gigantyczną formację klina, a co jest chyba najbardziej niepokojące, ta formacja klina buduje nam wydłużoną falę piątą, czyli to oznacza, że minimalny zasięg spadków to jest dno pod fali drugiej, czyli góra tego ograniczenia. To by oznaczało, że Playway powinien się skorygować w przeciągu najbliższych 12 miesięcy w stronę 200 zł i niżej, czyli potężny ruch spadkowy. To jest 70% przeceny na tym walorze. Tak wynika z formacji falowych. No i pojawia nam się duże niebezpieczeństwo, bo przebijamy to ograniczenie i oczywiście do potwierdzenia potrzebujemy jeszcze zamknąć ten tydzień na minusie. Natomiast jak go zamkniemy, to będzie oznaczało najprawdopodobniej rozwinięcie tego dynamicznego ruchu spadkowego. Czyli Playway jest przed wygenerowaniem silnego sygnału podażowego. No i podobnie Ten Square Games, bo w przypadku Ten Square Games mamy gdzieś nadbicie czy przebicie tej linii trendu, ale przede wszystkim jesteśmy na linii szyi w formacji RGR. Tutaj fala piąta również jest wydłużona, więc minimalny zasięg przeceny też okolice 200 zł, natomiast niewykluczone, że niżej. Ja się spodziewam do końca roku takiej sekwencji trójfalowej. I to znowu by oznaczało bardzo głęboki spadek, bo to jest 60% przecena, aby dojść do tego poziomu. Ostatnia spółka gamingowa to jest 11bit. No i w przypadku 11bit również tutaj nie mam jakichś pozytywów, no bo mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość zakłada zbudowanie fali pierwszej, drugiej, pod fali pierwszej, drugiej, pod fali pierwszej, drugiej. Trochę źle to zaczyna wyglądać, natomiast oczywiście to powinno wygenerować sekwencję spadkową, natomiast no, taki kocioł w ramach tych fal drugich nie jest to jakoś mocno przekonujący. Natomiast alternatywa również jest mocno prospadkowa, bo według alternatywy zbudowaliśmy falę A i następnie finalizujemy trójkąta A, B, C, D i E. Dzisiaj finalizuje się fala E i ta fala E zakończyła nam większą falę B, czyli tą formację trójkąta i powinniśmy zobaczyć analogiczny ruch spadkowy. Mamy też linię szyi formacji RGR, którą możemy przełamać. No i najprawdopodobniej również 11bit powinien zmierzać poniżej 300 zł. Może ta dynamika spadków na 11bicie będzie mniejsza. Natomiast no, cały sektor wygląda po prostu dość niepokojąco. W przypadku Allegro na razie ciężko mi się pokusić o jakąś bardziej skomplikowaną analizę. Mamy spadek, który wygląda na jakąś postać klina. W długim terminie teoretycznie coś, co przypomina formację trójkąta. Zmierzamy do dolnego ramienia trójkąta. Być może gdzieś z tego rejonu 75 byki pokuszą się o jakąś szarżę w stronę 100 zł. To nie jest wykluczone, zwłaszcza jeśli można sobie wyobrazić taki scenariusz w perspektywie kilku tygodni, czyli otwieranie gospodarki, które kończy się lockdownem, na przykład na koniec lutego, w takim jakby mocniejszym znaczeniu. Być może jakoś jeszcze mogłoby to wspomóc fundamentalnie Allegro. Natomiast nie jest to jakiś też mocno przekonujący układ. Na Comarchu Asseco niewiele się dzieje. Live chat po dobrych wynikach. Gdzieś lokalne maksima, no i w przypadku live chatu albo już wracamy do ruchu spadkowego, albo jeszcze nadbijemy raz szczyt. Mamy dywergencję, no i mamy też taki układ wyglądający niezbyt ciekawy, natomiast na razie wygląda na typowe RGR. Jeśli nie przebijemy szczytu, a przebijemy okolice 88, to możemy zacząć mocniejszy ruch w dół na live czacie. Jeśli chodzi o energetykę, na razie niewiele się dzieje od ostatniego webinaru. Zejście energetyki poniżej 1850 będzie oznaczało negację różowego wariantu, więc w przypadku tego różowego wariantu zakładającego układ 1, 2 i następnie pod falę pierwszą, drugą, zaraz powinniśmy się zbierać do wzrostów. Wariant czarny, moim zdaniem, cały czas wariant główny, zakłada również, że mogliśmy zbudować falę pierwszą. Tu niekoniecznie musi być korekta WXY, tylko to może być impuls w ramach fali pierwszej. I następnie mamy schemat A, B, C i zbudujemy falę drugą po prostu na niższym poziomie.
Dużo będzie zależało od tego, czy wkrótce te wzrosty, czy na PGE, czy na Tauronie się złamią. Jeśli się załamią, to najprawdopodobniej będziemy realizować ten schemat ABC. Ja po prostu poczekam jeszcze, myślę, sporo czasu do tego, aby w jakiejś atrakcji dnia pojawiło się z takim przesłaniem prowzrostowym te spółki. Również podobnie wygląda Tauron. Oczywiście jesteśmy bardzo wysoko na Tauronie, natomiast no, wybijamy te dolne ograniczenie tego klina wzrostowego na Tauronie. No i jeśli zaczniemy rozwijać mocniejszy ruch spadkowy, to również może to oznaczać zejście nawet w stronę 1,3 czy nawet 1,2. Następny sektor, paliwa. Jeśli chodzi o Lotos czy PKN, tutaj w długim terminie niewiele mam do powiedzenia. Mamy jakąś sekwencję korekcyjną, jedną z wielu na paliwach. Natomiast to, co jest chyba najbardziej niepokojące, od szczytu mamy typowy ruch pięciofalowy, czyli jest to nieskończony układ spadkowy. Być może budujemy falę drugą, być może mamy wariant A, B, C, koniec fali W i zbudowaliśmy już falę X i znowu budujemy A, B, C, a być może fala X przybierze postać formacji trójkąta. Trudno coś z tego wywnioskować. W długim terminie to nie jest miejsce do kupna. Najprawdopodobniej dopiero poziom historycznych, przepraszam, nie historycznych, tylko wielomiesięcznych dołków wyznaczy nam miejsce do jakiejś długoterminowej alokacji. W przypadku Lotosu jakby ten sam wariant, tyle że ta formacja trójkąta raczej jest mniej prawdopodobna. Nie ukrywam, że też martwię się trochę o telekomunikację, bo proszę zobaczyć, Orange w długim terminie ma taką długoterminową formację klina. Na wykresie dziennym wybiliśmy się dołem z takiego kanału wzrostowego i rozpoczynamy najprawdopodobniej jakąś większą sekwencję korekcyjną na tymże walorze. No i dodatkowo trzeba też powiedzieć o tym, co buduje cyfrowy Polsat. Bo w przypadku cyfrowego Polsatu właśnie, może skupmy się chwilę na takich rozważaniach długoterminowych. Prawdopodobnie zbudowaliśmy w końcówce 2009 roku falę pierwszą. To jest oczywiście niepełny obraz, to najprawdopodobniej gdzieś może być trójka i czwórka. Natomiast zbudowaliśmy falę pierwszą, potem długoterminowa korekta, fala trzecia, formacja trójkąta, wybicie górą. Idealny tak naprawdę wariant impulsowy. No i ten ruch spadkowy, który się zrealizował, oczywiście on był dość głęboki, pod względem głębokości pasował do fali drugiej, natomiast absolutnie czasowo nie pasuje do wcześniejszych korekt. Jeśli to miałaby się zakończyć długoterminowa fala druga, ona nie powinna być krótsza w czasie od fali drugiej niższego rzędu, niższego stopnia. Więc najprawdopodobniej te trzy fale spadków zapoczątkowało falę A w korekcie płaskiej. Takie jest teraz jakby moje zdanie, jeśli chodzi o cyfrowy Polsat. Następnie zobaczyliśmy trójfalowy ruch wzrostowy, falę B. Oczywiście szczyt możemy przebić, bo to, czy będzie to regularna korekta płaska, czy nieregularna, nie ma absolutnie znaczenia. Natomiast najprawdopodobniej dopiero, gdy zobaczymy kolejny ruch spadkowy, czyli coś takiego, czyli zejdziemy jeszcze raz w stronę 18 zł. Ten ruch spadkowy już będzie dłuższy czasowo od całej tej sekwencji i będzie można uznać ten schemat spadkowy za zakończony. Natomiast najprawdopodobniej w perspektywie 12 miesięcy jakieś 40-50% w dół. No i to też to, co Państwu mówiłem, nie podoba mi się ta formacja klina, więc tak jak pokazywałem, najpierw z tego poziomu, a następnie z tego poziomu, że warto by ten walor kupić, tak teraz uważam, że warto zamknąć tą pozycję i zobaczyć, czy faktycznie ten wariant się zrealizuje. Następne sektory, budowlanka. Tutaj przede wszystkim do pokazania Torpol i Trakcja. I na razie budowlanka wygląda tak, jakby miała zmierzać na te szczyty zeszłoroczne. Czy Torpol, czy Trakcja mają sekwencje impulsowe, więc na razie jakby tutaj ten ruch wzrostowy jest kontynuowany. Natomiast niestety nie mogę tego samego powiedzieć o chemii i dla mnie chemia niestety jest do zamknięcia. Dlaczego? Mamy formację impulsową, która także może być opisana jako taki schemat ABC. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że po tej formacji impulsowej, która równie dobrze też da radę tą formację rozpisać jako zygzak wzrostowy, mamy trójfalowe zejście. No i
Mówiłem Państwu, że kluczowe będzie to, że po zbudowaniu fali pierwszej, drugiej przebijemy linię trendu i zaczniemy dynamicznie rosnąć, bo tego wymaga wzrostowa fala trzecia. Natomiast my mocno się cofnęliśmy i ten wariant 1-2-1-2, no niestety rzadko się realizuje. To, co w przypadku indeksu WIG Państwu mówiłem, czy WIG20, jeśli dochodzi do najścia na szczyt fali pierwszej, no to w 75% oznacza to koniec trójfalowej korekty. Rzadko kiedy oznacza to taki podzielony ruch. No i niestety to, nad czym teraz się mocno zastanawiam, czy przypadkiem to odreagowaniem z początku roku nie zbudowało nam fali A. Ten ruch spadkowy, czyli może tak to powinienem oznaczyć teraz już, czyli mamy falę A. Ten ruch spadkowy nie zbudował fali B, bo on oczywiście jest korekcyjny i tu jakby nie ma, bez dwóch zdań ten ruch jest korekcyjny. Natomiast mamy też korekcyjny ruch C. No i ten pewnie ruch, jeszcze znając życie, zatrzymał się na zniesieniu Fibonacciego, jakżeby inaczej, 61,8. No i to oznacza, niestety, że możemy kształtować formację, alternatywną formację trójkąta, z której wybijemy się dołem i poprawimy minima. Czyli w ramach tego, takiego układu, mamy tą formację trójkąta, czyli falę A, bo to jest z tego miejsca fala A, czyli tu mieliśmy spadkową falę trzecią, następnie mamy falę A, B, C. Oczywiście, gdy zakończymy falę D, to dolne ramię trójkąta będzie miało inny kształt, koniec fali D i następnie kolejny ruch fala E i w dół. To jest coś, czego się jakby obawiam w przypadku chemii, zwłaszcza, że jakby azoty wyglądają to samo. Z poziomu dołka mamy impuls, który może być także klinem, mamy ruch trójfalowy, no i na razie ten ruch wygląda typowo trójfalowo. To cofnięcie jest niepokojące. Oczywiście zarówno na ciechu, jak i na azotach przebicie grudniowych dołków byłoby potwierdzeniem i definitywnym załamaniem układu wzrostowego. Natomiast patrząc na to, że rekomendowałem Państwu nabycie tych walorów na poziomach z plusem, uważam, że to jest też miejsce do zamknięcia pozycji w tych walorach, gdyż mocno obawiam się tych struktur korekcyjnych, czy to na ciechu, czy na grupach azoty. Zresztą też chyba Państwu wspominałem jeszcze kilka tygodni temu, że to jest coś, co alternatywnie może się zbudować. Jeśli chodzi o deweloperkę, tu cały czas jakby mamy negatywne postrzeganie. W przypadku echo mamy falę A, formację trójkąta w ramach fali B, no i pewnie fala C w dół. Jeśli chodzi o dom development, jesteśmy blisko historycznych maksimów, natomiast na dom development kształtujemy po prostu formację. Albo zakończyliśmy falę piątą i mamy już 1, 2 i wracamy w dół, albo ta fala piąta będzie wieńczona, natomiast jest to długoterminowy klin kończący. Przepraszam, w tym wypadku jest to wprowadzający, bo on jest z poziomu dołków z 2,9, ale to oznacza, że czeka nas prawdopodobnie kilkanaście miesięcy co najmniej ruchu korekcyjnego, który powinien połowę całych wzrostów co najmniej oddać. No i na końcu dywelia. No i w przypadku dyweli mamy tąpnięcie, trójfalowe odreagowanie w ramach fali B, no i pewnie analogiczne tąpnięcie, jak ten ruch spadkowy powinien się pojawić. Oczywiście nie robię tego poprawnie, bo to robię na wykresie semilogarytmicznym, czyli raczej należałoby to w ten sposób odmierzyć jako właściwy ruch, czyli równość fal wypada w okolicach złotówki. No i moim zdaniem tam dewelia może zmierzać w kolejnych miesiącach. Na sam koniec ochrona zdrowia, ten sektor, nełka z ruchem, który mógł już się zakończyć czy sfinalizować, bo mamy formację klina kończącego w ramach ostatniej fali piątej po wybiciu z tej formacji trójkąta. Mamy tutaj dokładnie górne ograniczenie kanału, równość falową, czyli idealne miejsce. No i proszę zobaczyć, że jeszcze kształtuje nam się klin kończący w ramach fali piątej. Jeśli przebijemy tak naprawdę ten dołek, czyli okolice 600 zł, będzie to definitywne potwierdzenie zakończenia tej sekwencji wzrostowej, ale moim zdaniem jest to również miejsce do, obecne poziomy na nełce są miejscem po prostu do realizacji zysku. Nieco ciekawiej wygląda Celon Pharma. Oczywiście, tak jak Państwu mówiłem, mam problem z identyfikacją całego tego ruchu na Celon Pharmie. Teoretycznie mamy możliwość rozpisania tego ruchu jako jeden i następnie dwa w takiej postaci ABC, 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 czyli nieregularna, złożona korekta płaska. Jakby jest ona dość w porządku wygląda, tak? Dość ok. Następnie mamy sekwencję impulsową. No i ta sekwencja impulsowa wybiła nam
dwie linie trendu spadkowego. No i co jest też istotne, na godzinówce mamy ruch na razie korekcyjny, bo mamy, może zobaczmy, nawet mniejszy interwał, 15. Mamy spadek, prawdopodobnie ten spadek, należało tego trójkąta nieco inaczej wyrysować. Czyli mamy spadek, mamy następnie formację trójkąta, kolejny spadek, a ten ruch wzrostowy jest również ruchem trójfalowym. Jak dla mnie W, X, Y. Domknięcie luki Hossy byłoby czymś pożądanym, to są okolice 46, choć w inny sposób, jak wyznaczymy lukę, to prawie 47 zł. I proszę zobaczyć, że te 47 zł idealnie koresponduje ze zniesieniem Fibonacciego i powrotem do tej przełamanej linii trendu. No i z tego poziomu myślę, że to może być ciekawy ewentualnie trade na dokupienie, być może z opcją na poprawienie maksimów. Od szczytu to zejście trójfalowe oznacza, że raczej to jest ruch korekcyjny. Pokazywałem Państwu Medical. Medical zaczął się z powrotem zbierać i wygląda na to, że być może dokręci nam tą falę E. Natomiast w długim terminie tu nie ma jakichś wielkich fajerwerków, chociaż oczywiście do tej fali E jest 30-40% wzrostów. Natomiast prawdopodobnie po tym fala czwarta, koniec fali czwartej, no i nowe historyczne minima mogą się pojawić. Dobra. Przechodzimy teraz do walorów z wybranych indeksów. Zaczynamy od WIG20 i KGHM. No i niestety na KGHM-ie to, co można się dopatrzyć, to można się dopatrzyć impulsu spadkowego od historycznych szczytów. Jakby to jest pierwsza niepokojąca rzecz. Mamy falę pierwszą, drugą, prawdopodobnie falę trzecią, czy bądź w tym, bądź w tym miejscu. Mamy formację trójkąta i wybicie dołem. Czyli od szczytu z poziomu 220 do 195 mamy sekwencję impulsową. I też ta sekwencja jest dość duża, bo to jest 10%, czyli to też zawsze należy zwrócić uwagę na coś takiego, że w sytuacji dużego ruchu wzrostowego te impulsy spadkowe też muszą mieć jakiś sensowny zasięg. Bo jeżeli jest to impuls, który ma 2% czy 1%, nie wygląda to jakoś przekonująco. Jeśli mamy taki 10% impuls spadkowy, już to wygląda zdecydowanie lepiej, więc to jest taka obawa, że mamy falę pierwszą, skorygujemy się w ramach fali drugiej i wracamy do ruchu spadkowego, zwłaszcza, że miedź ma bardzo jakby nieciekawą taką sekwencję i to będzie najprawdopodobniej oddziaływać na KGHM. W długim terminie, moim zdaniem, na KGHM-ie mamy długoterminową formację klina, ona tutaj jest zaznaczona tym kolorem pomarańczowym. Mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i to, co robimy, to jest fala piąta. Ona się już mogła zakończyć, bo mamy przebicie szczytu fali trzeciej, albo teoretycznie możemy zmierzać wyżej, choć trudno mi sobie wyobrazić taki ruch na KGHM w sytuacji takiej, co się dzieje obecnie na miedzi. Następny walor JSW. Nie mam dogranego tego najświeższego ruchu na JSW. Dopowiem Państwu, JSW zrobiło szczyt w rejonie 31 zł. No i najprawdopodobniej kolejny wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia laniny skutkuje kolejną jakby falą zakupową. 31 zł zrealizowane. Natomiast mamy szansę nawet się wspiąć gdzieś w stronę 306 zł. Natomiast uprzedzam, ten ruch na JSW jest ruchem korekcyjnym. Najprawdopodobniej to jest jakiś podwójny czy potrójny wzrostowy zygzak. Długoterminowo według mnie cała ta formacja zostanie finalnie zniesiona. Trudno też się dopatrzyć tutaj jakoś formacji klina wprowadzającego, bo czasami takie formacje podwójnych czy potrójnych wzrostowych zygzaków mogą się przerodzić w formację klina. W przypadku JSW jest to trudne, więc no należy tutaj trzymać rękę na pulsie. Eurocash cały czas ma możliwość wygenerowania tego ruchu wzrostowego, natomiast bardziej chciałem się skupić na Dino, bo Dino jest w kluczowym miejscu. Zobaczę jeszcze tylko, czy od rana coś się mocno zmieniło na Dino. 255. Czyli się zmieniło. Dobrze. No na pewno ten ruch dzisiaj jest bardzo niepokojący, bo w przypadku Dino mamy formację trójkąta, po której rozpisywałem formację klina jako ostatnią możliwość wzrostową. Natomiast ta formacja klina oczywiście mogła zakończyć się w innym miejscu. Skorygowaliśmy się rano gdzieś do okolic tych 250, teraz jesteśmy w okolicach 255. No i tak naprawdę, jeśli przebijemy 248, to zakończyliśmy najprawdopodobniej wzrost. Ta formacja trójkąta już wygląda kiepsko. W związku z powyższym najprawdopodobniej trzeba powrócić, przepraszam, nie formacja oczywiście trójkąta, tylko klina. W związku z tym trzeba najprawdopodobniej powrócić do tego schematu.
Ten schemat nie wyglądał zbyt dobrze, natomiast jakby trzymał się kupy, mówiąc tak trochę kolokwialnie. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy ruch spadkowy, sforsujemy ten poziom, to powinniśmy zaczynać głębsze, silniejsze przeceny na Dino. No i co jest warte też, na co warto zwrócić dzisiaj uwagę, znowu mamy jakąś relatywną słabość naszego rynku versus DAX, który wychodzi obecnie na plusy i odrabia całą lukę Bessy, natomiast nasz rynek nie jest w stanie tego zrobić, więc to też jest jakoś symptomatyczne. Na koniec LPP w formacie bullishowym, przynajmniej poniżej 6000 zł, w formacie bearishowym będzie spadał poniżej poziomu 3900. No na razie przynajmniej należałoby poczekać na zrealizowanie tego ruchu spadkowego, na zbudowanie fali E i powrót do ewentualnych wzrostów. To wszystko, jeśli chodzi o WIG20. Przechodzimy do MWIG-u. Raczej mamy tutaj wiele spółek, gdzie należy znowu pomyśleć o jakimś czekaniu. W przypadku GPW nie ma absolutnie żadnej klarowności, jeśli chodzi o ruch. Ta klarowność mogłaby się pojawić, gdybyśmy mieli faktycznie zejść w rejon 36 zł. No nie jest to jakoś ciekawy w tym momencie papier. W przypadku Amiki mamy coś na wzór formacji trójkąta po impulsie. To nie jest dobry znak. Lepiej, gdybyśmy się mieli głębiej skorygować, to byłaby lepsza korekta, bo oznaczałaby możliwość długoterminowych wzrostów, bo formacja trójkąta w tym miejscu uniemożliwia taki układ. Więc tak jak i mówiłem Państwu o kruku od wielu tygodni, tak mówię o Amice, że ja czekam na zjazd w stronę 100 zł. Nieciekawie wygląda CCC, wbrew pozorom, pomimo tego gigantycznego odreagowania. Mamy trójfalowy ruch wzrostowy, charakterystyczny dla fali czwartej. Czyżby spadek w stronę 24 czy 20 zł? No, natomiast tak głęboki spadek mógłby znowu oznaczać jakieś problemy w długim terminie od strony fundamentalnej ze spółką. Jeśli chodzi o benefit, zarówno w wariancie bullishowym, jak i bearishowym, przynajmniej spadek w stronę 540, czyli fala D, fala E i w dół, bądź w wariancie tym drugim mamy falę A, B, C, D, no i budujemy falę E. Czyli moim zdaniem te 540-550 zł to jest miejsce do ewentualnego kupna z krótkim stop lossem. A jeśli zostanie przełamane te różowe ramię trójkąta, no to pewnie będziemy schodzić głębiej, a formacja trójkąta będzie tak, jak jest wyznaczona teraz, kolorem niebieskim. Mieliśmy bardzo silny wzrost na Famurze. Jakby tutaj od strony technicznej na razie nic ciekawego się nie dzieje. Jest to silne wybicie górą. Prawdopodobnie ten ruch będzie korygowany, bo ma dużą dynamikę. Jesteśmy wykupieni na tym walorze. A jeśli chodzi gdzieś o pozostałe walory, w przypadku Kernela mamy prawdopodobnie podwójnego wzrostowego zygzaka, czyli raczej bym się spodziewał znowu jakiegoś silnego powrotu podaży na obecnych poziomach. W długim terminie ten ruch nie wygląda jakoś mocno zachęcająco. Teoretycznie można się pokusić o jakąś formację klina, natomiast ani nie mamy najścia fali czwartej na falę pierwszą, a ta formacja trójkąta raczej informuje nas o tym, że jest to podwójny wzrostowy zygzak, a nie clean, więc mamy ryzyko zniesienia nawet całego ruchu wzrostowego. Dla mnie to, co Kernel miał zrobić, już zrobił. Jeśli chodzi o kęty, tutaj możemy jeszcze trochę kształtować tego klina kończącego. Teoretycznie 570 to jest idealne miejsce do zakończenia klina, natomiast oczywiście ten wariant minimalny, czyli nadbicie szczytu fali trzeciej, zostało już osiągnięte. Na koniec walory z SWIG-u. Ciekawie wygląda w krótkim terminie Agora, natomiast oczywiście czekamy na korektę. Na Agorze mamy impuls wzrostowy, czyli jeśli dojdzie do tej korekty 5,80, 5,50, to będzie ciekawa strefa do kupna na Agorze. Na razie absolutnie do realizacji zysków, jeśli ktoś to posiada z perspektywy teorii falowej. Jeśli chodzi o autopartner, jest pewne takie ryzyko ukształtowania wydłużonej fali piątej, natomiast od szczytu nie ma też jakiejś przekonującej sekwencji spadkowej, no ale płynność autopartnera też jest dość mała, aby można było schodzić na niższy interwał czasowy. Warto zwrócić uwagę też na stal eksport, bo teoretycznie to, co miał zrobić, zrobił, natomiast od szczytu nie pojawia się jakaś silna sekwencja spadkowa. Raczej zaczyna mieć to charakter konsolidacyjny i dobrze, bo w takim przypadku możemy mieć falę pierwszą, drugą, następnie pod falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, czyli zbudowaliśmy trójkę z wydłużoną falą piątą. Jeśli powstaje nam tu
coś na wzór formacji trójkąta w kolejnych okresach, to będzie można to uznać za falę czwartą i kontynuację trendu. Natomiast jeśli zaczniemy się mocniej cofać i oczywiście wrócimy na 3,11, to oznacza, że jest to po prostu fala ABC z impulsem wzrostowym w ramach fali C, który oczywiście miał wydłużoną falę piątą. Więc dla perspektywy długoterminowej ten poziom 3,10 absolutnie do tego poziomu nie możemy wrócić. Czyli jeśli oddamy cały ten tegoroczny wzrost, to niestety stal eksport najprawdopodobniej będzie zmierzać w okolice 2 zł. Następny Wawel to ja cały czas z opcją do przełamania tego górnego ograniczenia kanału i wyjścia na zeszłoroczne maksimum. Dość dobrze wygląda od strony technicznej. To ja mamy ten przekonujący impuls, więc jest to ciekawy wariant do rozwinięcia takiego ruchu. W przypadku ASBIS-u czekam na. No właśnie, w przypadku ASBIS-u mamy taką szeroką formację trójkąta. Może pokażę to w dłuższym terminie. Mamy formację trójkąta, no i gołym okiem widać, że po zakończeniu tej formacji trójkąta idziemy coś, gołym okiem widać, że jest to coś, co przypomina formację klina, przynajmniej gdzieś ten klin się pojawia. No i pewnie zmierzamy na historyczny maksimum w przypadku ASBIS-u. No i wracając do wykresu dziennego, mamy kanał wzrostowy, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. No i fala piąta przypomina nam właśnie ową formację klina. Teraz jeszcze zauważyłem, że jednej rzeczy dla Państwa nie przygotowałem, więc to poprawmy. No i co jest jeszcze ciekawe, no to jeszcze nam idealnie dochodzi. Proszę zobaczyć, że fala piąta jest wydłużona w stosunku do fali, w stosunku do wcześniejszych fal w impulsie. Natomiast dla mnie idealny ruch byłby taki, jeśli ASBIS skorygowałby się raz jeszcze w stronę 7,50. Do tej linii trendu, to pozwoliłoby na piękne zbudowanie fali czwartej w klinie i ostatni finalny ruch wzrostowy w stronę 9,30. Aczkolwiek oczywiście już można się pokusić o zakończenie tego klina, czyli już czwórka i już może być piątka w górę. Natomiast raczej jakby ładniej statystycznie, książkowo by to wyglądało, gdybyśmy mieli jeszcze zejść w stronę 7,50 i dopiero do góry. Natomiast zwracam uwagę, że jak dojdziemy do poziomu 9,30, ASBIS może zrobić coś takiego jak krótkoterminowe nadbicie historycznego maksimum. Jest to taki poziom, który oznacza, że najpewniej po tym ruchu powinna nastąpić korekta całej tej sekwencji wzrostowej. No, jak sobie popatrzymy na tą sekwencję wzrostową, powinniśmy zobaczyć wtedy ruch korekcyjny zmierzający trochę poniżej 5 zł, czyli dołek fali czwartej lub 61,8, czyli można pomyśleć 4,90, 4,60 z opcją nawet głębszego skorygowania się, czyli powrotu do górnego ramienia trójkąta. No i niestety, ale z poziomu 9 zł spadek w stronę 4,50 daje nam jakieś 40, nawet jeśli mielibyśmy się korygować trochę niżej, nawet około 50% w dół, więc warto zwrócić uwagę. No i ja nie traktowałbym absolutnie ewentualnego przebicia szczytu na ASBIS-ie jako sygnału kupna, raczej sygnału do realizacji zysku. Na koniec dwa walory, Astarta i Alumetal. Pokazuję Państwu Astartę, gdyż zrealizowała on zakładany jeszcze dawno temu, bo to jakoś chyba w październiku, wariant wzrostowy. Mianowicie wybijając linię szyi w odwróconej formacji głowy z ramionami, Astarta mogła dojść w okolice 35 zł. Mieliśmy tam wydłużenie też fali trzeciej i zniesienie Fibonacciego. I tam też się znaleźliśmy. Natomiast ja osobiście bardzo komfortowo bym się czuł ze zrealizowaniem zysku na tych poziomach, bo trudno mi ten ruch wzrostowy na Astarcie rozpisać jako impuls, co początkowo podejrzewałem. Ta struktura wewnętrzna nie wygląda za bardzo jak impuls i raczej może być to jakaś sekwencja kombinacji wzrostowych zygzaków. Tym bardziej, że mamy ruch w formacji klina. Nie jest to klin Elliotowski. Może powinienem go faktycznie innym kolorem zaznaczyć. Nie jest to klin Elliotowski, ale klasyczny. Natomiast dzieje się to, co często się dzieje w formacji klina, czyli nadbiliśmy jego górne ograniczenie i walor mógłby zacząć się odwracać. Targety wzrostowe zrealizowane, zresztą od tego miejsca walor prawie 100% urósł, więc idealne miejsce do zrealizowania na nim zysku. I na końcu Alumetal Państwu pokażę, bo też w zeszłym roku, jeszcze przed tym tąpnięciem i w 2019 roku, a w zeszłym roku przed tąpnięciem pandemicznym, często pokazywałem Państwu Alumetal, pokazując formację klina.
ta formacja klina wtedy przebiegała w ten sposób. Najprawdopodobniej ta formacja klina jednak ma trochę inny kształt, czyli mamy falę 1, 2, 3, 4, 5. Mamy rozszerzającego się klina spadkowego. No i po tym klinie proszę zobaczyć, mamy książkowy, trójfalowy ruch, który zatrzymuje się na górnym ograniczeniu kanału wzrostowego i zniesieniu Fibonacciego. To jeszcze o niczym nie świadczy, natomiast jeśli na tym poziomie zacznie się pojawiać mocno podaż, no to będzie to oznaczało, że być może jest to fala na przykład A, B i ruch spadkowy w ramach fali C na nowe minima. Czyli należy zwrócić uwagę, bo alumetal przypomina dość mocno to, co budują teraz indeksy giełdowe. No, jeśli na tych poziomach zobaczymy mocne cofnięcie kursu, no to będzie na pewno to coś niezbyt pozytywnego na tymże walorze. No i oczywiście poza samym ruchem na indeksach należy bardzo mocno zwrócić uwagę na to, co się będzie działo na sektorze bankowym i na deweloperach gier. Bo jeśli sektor bankowy będzie się przeceniał w tym tygodniu dalej, to będziemy mieli już bardzo duże obawy tego, że ten ruch jest potwierdzony, czyli ten ruch spadkowy zmierzający na kolejne minus 50% na całym sektorze. No a w styczniu mogą nam powstać niefajne, takie bardzo podażowe, negatywne formacje, co oczywiście prawdopodobnie będzie całą polską giełdę ciągnęło w dół. No i przede wszystkim do obserwacji jest sektor cały technologiczny, może poza CD Projektem, tylko tym razem walory będące w drugiej linii, bo Playway, 11bit i Ten Square Games, wszystkie te trzy walory mogą nam wygenerować sygnały sprzedażowe. Czy tak się stanie? Zobaczymy wkrótce. Ja oczywiście będę Państwa na ten temat, o tym będę Państwa informował. Natomiast tak to wygląda, jakbyśmy próbowali rozpoczynać korekty spadkowe. Te 2 tygodnie będą bardzo ważne, bo toż wpłynie to wpłyną one najprawdopodobniej na taki nastrój światowy. No i przy ewentualnym trochę zmniejszeniu tej euforii, albo inaczej, poziomy euforii, które mamy teraz na rynku, będą sprzyjać do tego, żeby ruch korekcyjny był gwałtowny. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście pojawi się dzisiaj tydzień na giełdach zagranicznych, tak jak obiecałem. Natomiast być może dopiero nagram go w godzinach popołudniowych. Zobaczę, jak dzisiaj będzie mi przebiegać praca. Ale proszę się nie martwić, jeśli pojawią się duże przerwy między jednym a drugim nagraniem, bo to nagranie wkrótce powinno zostać opublikowane. Natomiast tydzień na giełdach zagranicznych pojawi się dzisiaj, ale możliwe, że dopiero w godzinach popołudniowych. To wszystko dzisiaj. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu.